Słuchajcie, to jest dzisiaj chyba, nie wiem, koniec świata. Jest godzina 22:47. Zobaczcie, co się dzieje. Dobra, krótka relacja, nie ma co burzy też lekceważyć. I tak cały czas. Słuchajcie, jest godzina 23:43. Jesteśmy obecnie chyba po burzy dziesięciolecia. To są okolice Gostynina. Poszło teraz wszystko na Płock. Tutaj widać, że od Orlenu jaka idzie poświata. Trochę się uspokoiło. Większość dróg zablokowana. Straż robi co może. Zobaczcie, co się dzieje. Jechaliśmy 2 km. Ile znikło? 40-50 minut? I cały czas usuwamy to, co napotkamy na drodze. Mnóstwo drzew przewróconych i jest tego teraz tak nie widać. Nie mam sprzętu do takiego nagrywania w nocy z normalnym tam Samsungiem, ale powiem wam, że jest widno jak w dzień. Dobra, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. To coś ciekawego. Tutaj to już jest bajka, droga jest w miarę przejezdna. Coś trzeba miejscami zwalniać. O, zobaczcie, jakie mamy piękne widoki. Widno jest po prostu jak w dzień. Jeszcze jakieś czubki jadą chyba naprzeciwka. Teraz jedyne, kogo spotykamy, to albo strażacy z OSP jadący na służbę, albo już, że tak powiem, wyposażone jednostki straży usuwające zniszczenia, a tak do żywego ducha. Nagranie to nie odzwierciedla tego, co się tutaj wyprawia po prostu. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Bo już straciłem. Na rondzie po prostu tutaj. Dobra. A bo my tutaj już jesteśmy. Tak, okej, okay, okej. Okay. W Gombinie. Kierujemy się na Płock. Jedna wielka ciemność, nic więcej. Nie ma chyba prądu. Nie wiem, w obszarze 50 km. Teraz tutaj się tylko pali jedna lampka. Tak. To jest wszystko. Trzeba będzie dostać się na stację, trochę dotankować. Ciekawe, czy stacja działa. Dlaczego miałaby nie działać? No, skoro nie ma żadnego prądu, pompy paliwowe, no, to tutaj ludzie stoją z latarką, tutaj ktoś się zatrzymał, tutaj ktoś idzie wzdłuż. Czekaj, bo idzie jakaś kobieta, żeby nie trzasnął. No tutaj sobie widać, że graczką robi. Tak, wyjdź jeszcze pod koła, tak. Jeszcze dzisiaj będę miał kwiatus, jeszcze będzie kwiatus 1, baba 0. O, ale tutaj na przykład. Ale bank spółdzielczy, jakby ktoś chciał, to światło mają. O, tutaj też się lampka pali, ale poza tym wszędzie ciemno, nie? Tak, to jest jedna wielka ciemność, także bank spółdzielczy ma chyba swój agregat. Znaczy też musi mieć pewnie, bo tam mają ten safe, czy tam coś czasowy. Tak, jedź na długi. Dobrze. No powiem wam, że hardcore. Kierujemy się cały czas na Płock. Teraz minęliśmy las. Droga to jest po prostu obsypana gałęziami i szczątkami ogólnie drzew. Poprzewracane są drzewa też na poboczach. Tutaj jak widzicie jest całkiem wesoło. Trzeba kluczyć. Po wszystkich pasach za mną jedzie jakiś tir.
mega ciekawie. Tutaj to trzeba trochę to pomijać. Nie będę sprawdzał kołami, co to jest. Kierujemy się do Płocka, a widać, że przed Płocku już chyba burza przeszła. Ale uła, widziałeś to? Tak. Wygląda droga do Płocka. Właśnie jesteśmy po rozmowie ze strażakami. Droga do Płocka, że tak powiem, udrażniają drogę do Płocka. Teraz powinna być w miarę przejezdna. Niewiele pewnie widać, bo szyby zaparowane, puszczy nawiew. Próbujemy się przebić dalej, no zobaczymy. Powiem wam, że nigdzie nie ma światła, nigdzie. Nie wiem w ogóle ile będą usuwać te awarie, bo kompletnie wszystko wysiadło. Martwa okolica. O, tu jak widzimy, samochody próbują się przebić. Strażacy, dzisiejszą noc strażacy i energetyka to mają nieprzespaną. Się lało, zasuwają, dają z siebie wszystko. Dobra, tutaj troszeczkę jest lepszy odcinek drogi. O, jak widać, zalane tutaj. Boczna droga zablokowana. Burza nie ustępuje. Czekaj, czy ona... Nie, już Płock chyba minęła i poszła dalej. Tak. Dobra, zobaczymy. Ciemność wszędzie. Żadnej lampy. Co to będzie? Nie ma nic, słuchajcie, tutaj naprawdę nie ma nic. W ciągu niecałej godziny czasu cofnęliśmy się do średniowiecza. Dobra, jesteśmy na moście, wjeżdżamy do Płocka i zobaczcie. Ciemno. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja dalej. Normalnie o tej porze to jest wszystko pięknie oświetlone, a tu się nie pali ani jedna lampa. To za petrochemią. Tak, jedyne co widać to jest właśnie obiekt Orlenu. I przed nami burza. I burza oczywiście rozświetla to. W sąsiednich miejscowościach trąba powietrzna najprawdopodobniej uderzyła. Nie wiemy, jak to jeszcze wygląda. Łącze długie. Czegoś takiego to jeszcze nie grali. Dobra, wjeżdżamy do centrum Płocka. Na razie region tutaj Podolszyce. Wjeżdżamy z nowego mostu. Z mostu to bodajże Solidarności się nazywa. Jest kuźwa ciemno. Jedna wielka ciemność. Światła nie działają. Wyszogrodzka, galerie handlowe. Światła nie działają, nic nie działa. Kompletnie nic. Jedź chłopie, jedź. Na co czekasz? Dobra. Teraz puszczę w takim razie. Masz pierwszeństwo, bo to jest rondo, a jesteś na rondzie. Dobra, droga jest nieprzejezdna, zobaczcie, wszystko pozalewane. Też możemy zapomnieć, że tędy się przedostaniemy. Ja mamy poprzeczkę Kochanowskiego, nie wiem jak się ta nazywa. Czekaj, niech tutaj sobie facet ja cofnie. Ja bym na wstępie zrobił tam do tego, a nie, są za nami samochody. Tutaj na chodnik, na ścieżkę. Dobra, to rowerową. Zrobię wam miejsce trochę. Dobra, nagrywaj. Dobra, spróbujemy za chłopakami chodnikiem przejechać.
Nikt rowerem nie jedzie z tyłu, nie. Nie, nie ma nikogo, żadnego rowerzysty. Na rolkach nikt nie jedzie, hulajnogą elektryczną też nikt. Nie, chyba dupa, chyba tutaj też zalane. A tutaj w prawo, w Kochanowskiego? Zobacz. O kurne. O cholera, ale głęboko strasznie przeszło. Zobacz tutaj ten gość po lewej stronie. Nie no, zobacz pasy. Siema! Co ty tu robisz? Kurwa, masakra jest. No, cześć. Nagrywaliśmy trochę w naszych stronach. Powiem ci, nie dało się wyjechać. Musieliśmy dopiero, a w Szczawinie podobno trąba przeszła. Kurwa mać. Dosłownie na 10 minut, to tam spędzimy. Wody to było tak po kolana. Ja pierdolę. To wszystko tak jak teraz samochód stoi, to wody miałeś pełno. Tą poprzeczką da radę przejechać, jak sądzisz? Marne szanse. Po prostu jeszcze kawałek gdzieś dojedziesz, a tam wszystko to połowa lało. Tak? Tam akurat chłopaki przejeżdżali, bo... Nie wiem, czy tutaj chyba sobie nie zaleje samochodu na tej głębokości. Nie, tutaj można... Tutaj masz pasy, zobacz, widać, nie? Dobra, po pasek przed. Trzymaj się! Zaparowała cała szyba. Słuchajcie, jedziemy chodnikiem przez centrum Płocka. Tutaj przejedziemy, nie przejedziemy. Weź jeszcze, zobacz tam. Tutaj? Czekaj, tu jest chyba tutaj już lepiej. Tutaj zleć, no tutaj, to jest fajnie. Kurwa. Wysokie kamery. No chyba burza nie przeszła jeszcze. Ale tu nie jest... wiem, czy to nie jest kolejna. No, zobacz tutaj na te drzewa na przykład, co też są pokolone. O kurde, jak połamane. Połamane drzewa. Samochody jadą pod prąd, bo jest tak pozalewane. Światła o dziwo jeszcze działają. Straż co chwilę jeździ. Dobra, na światłach poczekamy, bo tutaj niech siły porządkowe się przemieszczają. Powiem wam, że jest krajobraz jak w trakcie działań wojennych. O, tutaj mamy po lewo teatr dramatyczny. Dobra, jedziemy w prawo. Jedź chłopie, jedź. Nie wiem, czy kolejna burza właśnie nie idzie. Tam też chyba jest straż albo policja. Tak. No tam my spróbujemy się stąd wydostać. Droga zalana. Ale jedź za nim, zobacz, on ma... Chociaż nie. Też wycofuje się. Dobra. Można gdzieś wjechać? Tu chyba można wjechać. Tak. Tu nawet możesz sobie wjechać na to, zobacz, i tutaj. Dobra, niech chłop przejedzie. Puszczę go. Sobie jedzie. Nagrywasz? Tak. Mi się za dużo dzieje, żeby nie nagrywać. Powiem wam, że tutaj są sceny jak w The Walking Dead. Dobra, jedziemy. No, jeszcze chyba. Tutaj ludzie sobie chodzą. A zadowoleni z życia. Dobra. Kolejna. I za tą strażą bym pojechał w prawo. Ale straż to raczej jedzie, wiesz gdzie. Centrum wydarzeń. No wiem, ale no... Do Bręciaka możemy jechać. Już mamy prawo na sierpce. Zobacz, tutaj wszystko poprzewalane. Tu światło nie działają. Tutaj nie, może nie być zalane na przykład, nie? O. Drzewo ściągają tutaj, cholera. Ale
Patrz. Widzisz to drzewo po lewo? Tak. Zaraz pokażę, tylko obiektyw przedra. O, no lepiej widać od razu. Obiektyw był odłupcony, tak? Spróbuję zbliżyć na to drzewo, bo mega jest interesująco przewrócone razem z tablicą informacyjną. Tam. Mówiliśmy wziąć kompa, podjechać do Maca pod ich Wi-Fi. Tak. Mówię ci, że kurde, gdybyśmy wiedzieli, że taka burza to była. Można podjechać pod Maca i puszczać z ich Wi-Fi, tak już przesuł na YouTube. No. W sumie tak. To drzewo jeszcze musi teraz przesunąć. Ten sprzęt, kurde, szkoda, żebyśmy tego nie wzięli ze studia. A tak, to mógł to przewidzieć, że tutaj takie dantejskie sceny będą miały miejsce. Też stanął się, zastanowił, co tu się odwaliło. Na blok się w ogóle przesunęło, nie? Kurde. Tutaj jest mega ciekawe. Nie wiem, chłopaki się chyba zatrzymują, spróbuję ich wyminąć. Z korzeniami, zobacz. Widzę. Spróbuję ich pominąć, nie chcę im przeszkadzać. Patrz, bo tu lewo, dobra. Prawie nam się udało dojechać. Ale w tej petrochemii zobacz, jak blisko jesteśmy. Kolejna idzie, mówię ci. Gdzie następna burza? Będą poprawić. Zerwała się chyba, zobacz, z mostów. To się... Tak. To zerwało te banery reklamowe. No jest. Zakłady Orlenu. Dobra, jest Shell. Ziemia obiecana, zatankujemy. Dobra. Przerwa. Wyciągnęliśmy nawet sprzęt z edycji kolekcjonerskiej Call of Duty Modern Warfare, proszę bardzo. Na nocne eskapady. Widziałeś to? Tak. Tu już mamy chyba drugą... Nie, to jest trzecia burza chyba dzisiaj już. To pewnie jeszcze nie jest koniec. To miał być spokojny wypad do rodziny na wieś. Włączę te wycieraczki, bo już one dzisiaj nie wyrabiają. Później o tym pogadamy, na razie dojedźmy do naszego celu. Ostatnio tak puste drogi to były przy początku pandemii. Dobrze, powiem wam, że dzisiaj tu można by światem jechać. I tak wszystko widać. Teraz się troszeczkę uspokoiło, ale wcześniej był hardcore rosło. Też wszystko paruje. Nas nie, ale no, paruwa. Szczawin, bo tam ta trąba powietrzna podobno uderzyła. Zobaczymy, jakie tam są drogi przejazdu. I robimy ogromne kółko po prostu wokół okolicy całej. Tak. No dobra, no na razie czysto. Tak.
koło stacji. Może była, nie wiem, czekaj, teraz jest tak ciemno, że ledwo drogę widać. Dobra, mamy rondo. Jeszcze wszystko paruje na tym asfalcie. Tu jest stacja, słuchajcie, tylko ona jest cała ten wyłączona, jest tak czarno. Nie ma prądu na tej stacji. No to nikt się nie ma prądu. To jest bodajże BP albo, na, albo Shell. Na Shellu mówili, że przecież też ledwo odzyskali zasilanie. Tak? Wszystko im powysiadało. Dobrze, że czytnik karty działa. No, tak. Najbliższy działający bankomat, sąsiednie województwo. No, już wycieraczki wymagają bezpieczeństwa dzisiaj. Przepracowały się. Tutaj ostro przejeżdżamy przez nas. A dzisiaj w Bombinie, jak wracaliśmy, słuchaj, to była pełna kolejka do bankomatu PKO. No, ludzie czuli. Tak. Teraz sprawdźmy sytuację. Prawie dostać się z tego lasu. Mimo to będzie ciepło. Jeszcze spokojnie za godzinę, żeby potem mieć łatwiej montaż. Takiego charakteru.